sytuacją, widoki, która nieczęsto się przydarza w życiu, tak, sytuacją pewną reżimową, kiedy państwo jako aparat władzy niszczy jednostkę, ale też jest w jakiejś własnej sytuacji osobistej i te dwie relacje, w których on pozostaje, tworzą ten jego indywidualny dramat, który jest poruszający dla odbiorców. I tutaj myślę, że nie chodzi tylko o to, że Strzemiński czy Kobro to wyjątkowo znani artyści, wręcz przeciwnie, myślę, że jakby siła tego dramatu tkwi właśnie w indywidualnym losie bohatera. Dwa z tych filmów, które pani wymieniła, które mają taką znakomitą dystrybucję na świecie, to są filmy, które odniosły sukcesy w Berlinie. Właśnie. Body, ciało Małgosi Szumowskiej. To tak, jest Srebrner za reżyserię. Tak. I Tomek Wasilewski i również Srebrner za scenariusz. To scenariusz. Prawda, Tak, także przerwa taka, że takie głupoty gadają, wiesz, że chrześcijanka będzie chciała być światową, wiesz, tak zwaną diwą światową. Po co ci to być światową? Skromną chrześcijanka ma być, prawda? A nie babą jakąś światową. Dystrybutorami międzynarodowymi, nie ma się renomy i nazwiska, to jest niezwykle ciężko sprzedać film, stąd ta myśl nasza o drugim obiegu, czyli o powrocie wybitnych polskich filmów właśnie do tego obiegu telewizyjnego i budowania rozpoznawalności polskiego kina, które w przyszłości ułatwi no, tym tytułom, które niekoniecznie takie sukcesy festiwalowe mają, również zaistnienie kinowe, jednak na pewno sukcesy międzynarodowe festiwalowe są niezwykle ważne i Berlinale dla nas jest szczęśliwe, bardzo szczęśliwe, bo w zasadzie piąty rok z rzędu jesteśmy tam obecni. Mamy znowu film w konkursie głównym w tym roku, bo w konkursie głównym będzie Pokot Agnieszki Holland. Więc to jest sytuacja no, bez precedensu dla polskiej kinematografii, niezwykle ważna. Pokazuje, że to zainteresowanie polskim kinem jest i obecność tam jest niezwykle prestiżowa i niezwykle ważna Agnieszka dla polskiego kina. Holland, przerwa. Już tutaj nie mieszka. Agnieszka już tutaj nie mieszka. Jesteśmy obecni w konkursie głównym, tylko w 2014 roku nie było polskiego filmu w konkursie głównym, ale wcześniej to mówiło się o tym, że Berlinale nas nie lubi. Czyli gdybyśmy się cofnęli jeszcze 6 lat wstecz, to była taka sytuacja, że Berlinale nie chce polskich filmów w konkursie głównym, mówiło się o tym i nastąpił przełom. Taką osobą, która spowodowała tę przemianę, no była Małgosia Szumowska, która się tam przebojem dostała na ten festiwal. Najpierw nie w konkursie głównym, później już w konkursie głównym, prawda? I faktycznie teraz Berlinale dla nas jest najszczęśliwsze. W tym roku mamy 7 filmów w różnych konkursach, w tym różne koprodukcje, które dzięki temu nowym programowi, jakim są koprodukcje mniejszościowe, wyprodukowaliśmy. Na pewno świetna jest obecność znowu międzynarodowa Kuby Czekaja, bo przypomnijmy, że Królewicz Olch będzie w konkursie Generation 14+. I to jest też propozycja niezwykle ciekawa. Myślę, że się będzie berlińskiej publiczności bardzo ten film podobał. No wizualnie też bardzo ciekawy. Bardzo ciekawa historia genialnego chłopca. Baby Bump było takim początkiem, ale to jest na pewno propozycja niezwykle ciekawa. Ona jest owszem ciekawa estetycznie i formalnie, ale też niezwykle ciekawa no właśnie dlatego, że Kuba Czekaj ciągle się skupia na tych relacjach dojrzewania, tak? W sposób niezwykle poetycki i metaforyczny przedstawia cierpienia dojrzewania i rodzenia się, wchodzenia w dorosłość. I to jest taki temat, który na pewno przyciąga. To jest taki temat, który, o ile tą metaforykę jesteśmy w stanie zrozumieć, na pewno jest bardzo przejmujący. Kuba Czekaj jest takim twórcą bardzo oryginalnym. I to też jest jeden ze znaków szczególnych z kolei młodego polskiego kina, że mamy do czynienia z twórcami, którzy już wychodzą poza takie kino robione po Bożemu, co jednak przytrafiało się twórcom często to bardzo wybitnym, ale tym starszego i średniego pokolenia. I też o tym kiedyś pamiętam, mówiła Joanna Kos-Krause i Krzysztof Krause, mówili o tym, że polskie kino jest mało odważne formalnie. I tutaj to młode pokolenie właśnie pokazuje, że nie, że oni potrafią i zabawić się konwencją. Tak, ale też myślę, że nie należy jakby zaniedbywać jakby całego tego pokolenia, bo na pewno ta zmiana, która się dokonała i ten renesans polskiego kina jest związany z tą nieprawdopodobną ilością debiutów, które mamy w zasadzie rokrocznie w polskim kinie. Bo Córki Dancingu też są niebywale oryginalne. To jest ogromne uznanie w Sundance. Trudno zrobić w kinie coś
co sprawia wrażenie, że jeszcze tego nie widzieliśmy w czasie oglądania i pod tym względem Agnieszka Smoczyńska na pewno znakomicie sobie poradziła w Córkach Dancingu. Jest to opowieść dzika, uwodząca, oryginalna, też pełna metafor i na pewno bardzo, bardzo ciekawa, ale myślę, że ale też z takim czarnym humorem, prawda? Czarny humor jednocześnie pod względem plastycznym i kostiumów i scenografii, charakteryzacji. To jest film niezwykle taki oryginalny. Baby Blues, które też było pod względem formalnym, czy Galerianki, miały różne pomysły, które były oryginalne i niecodzienne, też można powiedzieć dzikie, tak? To są filmy, które w pierwszym momencie w odbiorze czasami budziły w widzach rodzaj jakiegoś oporu i dopiero przy drugim, trzecim obejrzeniu widzimy, jak perfekcyjnie są skonstruowane, że to wszystko jest jednak robione bardzo świadomie i bardzo dojrzale. Widzimy, że z jednej strony mamy tych twórców, którzy szukają też formalnych rozwiązań, a z drugiej strony mamy twórców, którzy czerpią z dokumentu, bo to jest i Zaliczny z Falami i to jest właśnie Matuszyński z Ostatnią Rodziną, ale też Plac Zabaw. Ale to, kiedy pani mówi o młodych twórcach, to przypomina mi się to ciągle, jak bardzo młodym twórcą był Andrzej Wajda. Ja przypomnę, że jego film Tatarak też zaskoczył i to na Berlinale właśnie tą formą, w której pan Andrzej Wajda połączył fabułę z, no powiedzmy, że z taką dokumentalną spowiedzią, paradokumentalną spowiedzią Krystyny Jandy, która opowiadała o śmierci swojego męża. Oczywiście to była kreacja aktorska, to jest film, prawda? Niemniej to połączenie też zaskoczyło i pan Andrzej Wajda dostał wtedy nagrodę też za nowatorstwo myślowe i tę samą nagrodę na Berlinale dostał młody twórca, młody reżyser. A skoro rozmawiamy jeszcze o Berlinale, no to w tym roku będzie też... Ciekawa ta nagroda była, że aż po prostu to wszystko, wiesz, przerwało, że ta nagroda taka ważna. W sekcji forum, my mamy w tej sekcji ten jeden film, jeszcze w forum Expanded, czyli w tej rozszerzonej wersji mamy Serce Miłości Łukasza Rodundy i Rudzienko Sharon Lockhart, ale jeżeli chodzi o zwierzęta, to widzimy bardzo wyraźnie, że no ta nasza koncepcja, żeby uruchomić nowy program operacyjny, jakim są koprodukcje mniejszościowe, no odniosła wielki sukces, bo mamy w sumie dwa filmy na Berlinale, które zostały w ubiegłym roku wsparte w ramach tego programu, czyli Zwierzęta. To jest też, trochę mieliśmy taką intencję, że można stosunkowo duże dofinansowanie dostać, bo to jest maksymalnie 480 tysięcy euro, czyli około 2 milionów złotych można uzyskać maksymalnie. Nie daliśmy nikomu takiego dofinansowania, ale te dofinansowania, które zostały przyznane, wystarczyły, żeby współprodukować znakomite europejskie kino. I też widzimy, że sam fakt istnienia tego programu zwiększa zainteresowanie polskimi twórcami i takim przykładem właśnie są Zwierzęta. Ale też w kolejnej sekcji, bo w sekcji Panorama mamy Zakładników, współprodukowaliśmy tutaj. Producentem są Extreme Emotions Ewy Puszczyńskiej, a reżyseruje Gigeny Świli, który jest, to jest opowieść, która się dzieje w Gruzji. Też mamy również w tej sekcji, czy w tym programie operacyjnym wsparty dokument Uwolnić Olega Sencowa, który będzie prezentowany podczas pokazu specjalnego. Więc można powiedzieć, że pierwszy raz w ubiegłym roku nowy program operacyjny i aż trzy produkcje na Berlinale. Czyli Berlinale jest podbite, a teraz proponuję, żebyśmy po krótkiej przerwie porozmawiały o tym, jak podbić inne festiwale, takie na przykład jak Cannes. Naszym gościem jest Magdalena Sroka, dyrektor Instytutu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Za chwilę wracamy. Informacje dnia w skrócie. Dorota Wojtalczyk. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rozwiązania problemu kredytów we frankach szwajcarskich będzie można przedstawić za blisko 2 tygodnie, zapowiada to prezes NBP. Adam Glapiński informuje, że grupa robocza, która zajmuje się tematem kredytów we frankach, zakończyła pierwszy etap prac i wkrótce przedstawi efekty. Będzie można przedstawić tej podkomisji w parlamencie, a także panu prezydentowi, no z którego inicjatywy jakby to wszystko się zaczęło, żeby przedstawić już bardziej szczegółowe informacje. Mogę powiedzieć subiektywnie tak, no, że to się dokonuje w tym tempie, jakiego się spodziewałem i nadal podtrzymam optymistyczne stanowisko, że widzę, że banki pójdą w to mocno, pójdą w te rozwiązania i że to w znaczący sposób spuści powietrze z całego problemu. W skład grupy roboczej, która zajmuje się tym tematem, wchodzą przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, także Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Kolejne gminy zapowiadają przeprowadzenie referendum w sprawie poszerzenia granic stolicy. Większość samorządów sprzeciwia się włączeniu ich do obszaru Warszawy. Referendum będzie w Podkowie Leśnej. Odbędzie się 2 kwietnia. Wcześniej, 26 marca, miałoby się odbyć referendum w Warszawie. Tak zdecydowała Rada Stolicy. Do uchwały powinien się odnieść wojewoda mazowiecki. Ma na to 30 dni. Wojewoda może także uchylić uchwały rad miast i gmin podwarszawskich. Kolejny krok w stronę Brexitu zrobiony. Brytyjska Izba Gmin, niższa Izba Parlamentu, poparła w trzecim czytaniu rządowy projekt ustawy upoważniającej premier Theresa May do rozpoczęcia procedury wyjścia z Unii Europejskiej. Dokument trafi do dalszych prac w Izbie Lordów. Za rządowym wnioskiem głosowało 494 posłów, głównie z rządzącej partii konserwatywnej, także część deputowanych głównej partii opozycyjnej, czyli Partii Pracy. Jej lider Jeremy Corbyn wprowadził dyscyplinę partyjną w swoim ugrupowaniu. Przeciwko Brexitowi opowiedziało się 122 posłów, w tym przedstawiciele Szkockiej Partii Narodowej i Liberalnych Demokratów, także część polityków Partii Pracy, w tym kilkoro członków gabinetu cieni, którzy wyłamali się z instrukcji Corbyna. Jak spekulują brytyjskie media, rząd premier Theresa May zabiega o to, aby wszystkie głosowania zakończyły się do 7 marca. Pozwoliłoby to szefowej rządu formalnie zgłosić rozpoczęcie procedury wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej podczas marcowego szczytu Rady Europejskiej. W Stanach Zjednoczonych przybywa liczba senatorów z obu partii, którzy chcą ograniczyć działania prezydenta Donalda Trumpa, gdyby ten zdecydował się na zniesienie sankcji wobec Rosji, informuje o tym telewizja CNN. Grupa senatorów przedstawiła w Senacie projekt ustawy, która umocniłaby kontrolę Kongresu nad poczynaniami administracji Trumpa w sprawie sankcji wobec Rosji i pozwoliłaby zawetować je. Jak pisze agencja Reutera, projekt zakłada konieczność przedstawienia Kongresowi przez Biały Dom szczegółowego uzasadnienia planowanego uchylenia sankcji. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Trendy kultury. Prezentuje Joanna Sławińska. A my witamy się z Państwem ponownie. Magdalena Sroka, nasz gość, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dobry wieczór. Joanna Sławińska. Cały czas zadajemy sobie pytanie, jak podbić Cannes. No to są już absolutne szczyty i widać, że jednak właściwie no, nie udaje się Polakom tam zaistnieć, poza tym, że mamy oczywiście historyczne sukcesy, jak chociażby Srebrna i Złota Palma Andrzeja Wajdy, prawda? Natomiast no, nie istniejemy tam. Nie jest tak, że co parę lat polski film się tam pojawia w konkursie głównym. Czy jest jakiś pomysł, jakaś strategia festiwalowa właśnie na, żeby rozszerzyć naszą obecność na inne festiwale? Nie tylko Cannes. Oczywiście, no na pewno lepiej sobie radzimy z Wenecją, z Sundance, z Toronto, czy z Palm Springs, gdzie też od paru lat jesteśmy trwale obecni i taki ten ogromny renesans polskiego kina widać na tych festiwalach. Cannes to faktycznie jest chyba ten najwyższy i najtrudniejszy do zdobycia szczyt, też dlatego, że Cannes ma swoją politykę. Tam jest jednak lista, stała lista wybitnych twórców i to festiwal w Cannes sprawdza, na jakim etapie swojego kolejnego filmu ci twórcy są, żeby móc ten film w konkursie głównym festiwalu pokazać. I przecież już tajemnicą Polichinela jest to, że tak naprawdę w konkursie głównym zawsze jest tylko jedno wolne miejsce na ten właśnie nowy film i na to nowe nazwisko, które do tej wielkiej rodziny gwiazd może być wprowadzone. No ja liczę na to, że już wkrótce to będzie polskie nazwisko i że to polskie nazwisko do tej rodziny zostanie wprowadzone. Na pewno Cannes to nie jest festiwal, gdzie wystarczy tylko dobry film i zainteresowanie selekcjonerów. To oczywiście już mamy i w zeszłym roku były rozważane różne polskie tytuły na festiwal, w końcu żaden się na nim nie znalazł. W tym roku też prowadzimy rozmowy, ale tak jak mówię, to są też elementy no, pewnej obecności politycznej tam i myślę, że nasza pozycja generalnie we Francji rośnie. Udało nam się wzmocnić, można powiedzieć, naszą pozycję w stosunkach z Niemcami, bo w ubiegłym roku w grudniu podpisaliśmy umowę z Federalnym Funduszem Niemieckim, który dołączył do poziomu niemieckiego.
do mechanizmu finansowego i liczymy na to, że podobne porozumienie uda nam się w tym roku podpisać sensę. Być może nawet będzie to trójstronne porozumienie polsko-niemiecko-francuskie, a więc można powiedzieć, że takie elementy zbliżania się generalnie z Francją wykonujemy. Ale to się może przełożyć oczywiście na obecność na festiwalu? Wprost nie, natomiast niewątpliwie jest tak, że udział w koprodukcjach, które na festiwalu mogą się znaleźć, jest pierwszym takim krokiem, czyli że wprowadzamy w jakimś sensie polskich twórców do konkursów kaneńskich, a drugim krokiem powinno być to, że właśnie jakiś młody, zdolny, wybitny polski reżyser zostanie w końcu doceniony i do konkursu głównego zaproszony, chociaż wydaje mi się, że obecność Secretary Guard nie byłaby ważniejsza nawet niż konkurs główny, bo tak naprawdę to jest to miejsce, w którym ścierają się młodzi, zdolni, obiecujący, czy też przyszłość, można powiedzieć, europejskiej kinematografii. Może nawet dla młodego reżysera byłoby to lepsze miejsce na zaistnienie w Cannes niż sam konkurs główny, który, tak jak mówię, no od lat jest bardzo trudny do tego, żeby się tam dostać, ale można powiedzieć, że też nie jest zaskakujący. No jak powiedziałam, historycznie mamy takie sukcesy jak srebrna palma dla wtedy jeszcze bardzo młodziutkiego Andrzeja Wajdy za film Kanał i tak, złota palma za Człowieka z żelaza, ale tak, na pewno będziemy w Cannes obecni w tym roku, bo jest 70. edycja i w ramach tej niezwykłej rocznicy będą w Cannes Classic pokazywane najważniejsze filmy tego, można powiedzieć, no nie 70-lecia, bo licząc okres wojny, to jest więcej lat niż 70. edycji i na pewno będziemy chcieli, żeby jakiś film Andrzeja Wajdy został w Cannes przypomniany. Natomiast zastanawiałam się, kiedy Polska Komisja Oscarowa zdecydowała o tym, że powidoki zostaną wysłane jako polski kandydat do Oscara. Dlaczego tak zdecydowano, kiedy mieliśmy tak świetnego potencjalnego kandydata, jak ostatnia rodzina debiutanta Janka Matuszyńskiego? Ja pytam o to nie dlatego, żeby w jakikolwiek sposób deprecjonować pana Andrzeja Wajdę. Natomiast mam wrażenie, że jednak w tym roku no, lepszym filmem i z większym potencjałem była właśnie ostatnia rodzina. Co więc decyduje? Co zdecydowało, że jednak film Powidoki został wysłany? Film, który no, nie porwał jednak akademików amerykańskich, tak? Członków amerykańskiej akademii i przypadliśmy, nawet nie dostał się na shortlistę. Komisja Oscarowa bierze kilka rzeczy pod uwagę. Tutaj tak naprawdę w dyskusji chyba nawet bardziej stawiano na Sophie Dancingu, pewnie niż na ostatnią rodzinę. Na pewno wrażenia, które filmy wywołują na festiwalu w Toronto, gdzie jest spora część krytyków amerykańskich. Ja myślę, że tutaj troszkę zadecydowało pewne globalne napięcie polityczne, które teraz się rodzi. Że główną przesłanką jednak było to, że Akademia Oscarowa bardzo często patrzy na rzeczy, które są współcześnie ważne. I wydawało się, że ta paralelność przedstawionych losów Strzemińskiego z ogólnym globalnym trendem do pewnego radykalizowania się będzie dla Akademii interesująca. To myślę, że tutaj ważne jest też to, jak my sami traktujemy filmy, które promujemy, czy chcemy, żeby ubiegały się o Oscary. No tutaj warto jednak przestrzegać tej zasady amerykańskiej, że jeżeli jednak się na coś decydujemy, to powinniśmy o tym tylko mówić w superlatywach. A nasza narodowa skłonność do tego, żeby natychmiast podejmować autokrytykę i wchodzi wewnętrzny spór, która się później powiela w jakichś recenzjach, nie jest szczęśliwa, tak? Bo jeżeli my tego naszego kandydata nie traktujemy już wybranego jako kandydata godnego poparcia, no to oczywiście to jest nie... Znaczy, to jest moim zdaniem prawo recenzentów jednak, żeby oceniać. Tak, natomiast tak, jeśli główny aktor, który gra w filmie, w której jakieś, gdzieś tam w Stanach podczas promocji filmu właśnie przedoskarowej dzielił się wątpliwościami co do walorów tego filmu, a zwłaszcza scenariusza, no to nie działa dobrze na pewno. Ale sytuacja w Stanach jest zero-jedynkowa. Twórcy o swoim filmie zawsze mówią w superlatywach. Jeżeli ktokolwiek z nich wypowiada się negatywnie, to kończy żywot artystycznej produkcji. Mimo uznania dla mistrza, to czasem wydaje mi się, troszkę za dużo usiłujemy uprawiać polityki, tak, a nie podejmować decyzji jakby czysto artystycznych. Może to jest jakaś nauczka na przyszłość
Na pewno też jest tak, że my musimy naszego kandydata do Oscara wybierać jednak wcześniej, tak, żeby mieć jakąkolwiek szansę, żeby on w Stanach zaistniał przed ostateczną decyzją, bo ten wybór wrześniowy jest po prostu spóźniony, bo my nie mamy już realnej szansy na to, żeby go do amerykańskiej dystrybucji wprowadzić, a film, który nie jest prowadzony do amerykańskiej dystrybucji przed Oscarami, z założenia nie ma żadnych szans na Oscara i bardzo niewielkie na shortlistę, więc myślę, że to jest kwestia no, pewnego kalendarza i pewnej takiej naszej środowiskowej dyscypliny. Utarło się, że tego wyboru dokonujemy po Gdyni, żeby wiedzieć, jaki film był najlepszy w danym roku poprzedzającym w Polsce, ale to jest zdecydowanie jednak za późno i myślę, że trzeba te dwie decyzje skutecznie od siebie oddzielić i to dopiero da nam szansę, żeby o te Oscary skutecznie też walczyć, bo ktoś, kto zostaje wybrany, musi mieć szansę na to, żeby wykorzystać potencjał promocyjny filmu i go w Stanach do dystrybucji wprowadzić. Jamy financingu przecież będą dystrybuowane w Stanach w tym roku. Pewne wydarzenie miało miejsce w roku, który minął, czyli w 2016, które musimy zauważyć i odnotować. Mianowicie 13 milionów widzów w Polsce poszło na polskie filmy, podczas gdy w roku wcześniejszym, czyli w 2015, było tych widzów na polskich filmach 8 milionów 300 tysięcy. No to jest wzrost o prawie 7 milionów, 6 milionów 700. Prawie podwojenie, no upraszczając. Te 8 milionów to był taki dobry wynik, który mniej więcej się zaczęliśmy się zbliżać do tych 8 milionów. Później w 2014 mieliśmy taki pik, bo dobiliśmy prawie do 12. Później znowu to spadło. Ale to bogowie sprawili, tak? Byli bogowie, absolutnie nie bywały sukces bogów. Natomiast na pewno ten ubiegły rok to był raz bardzo duży sukces tytułów, które miały ambicje, czy były czysto artystycznymi produkcjami, które zrobiły dużo lepszy wynik niż normalnie robi kino artystyczne, czyli nie w okolicach niecałych 100 tysięcy, ale po kilkaset tysięcy, a dwa ma pani na myśli, no, na przykład ostatnią rodzinę, która miała ponad pół miliona widzów, ale na pewno to był ogromny sukces Wołynia, który uplasował się na trzecim miejscu obok zapisu z blisko 1,5-milionową publicznością, ale przede wszystkim kino komercyjne, bo obydwa Pitbulle, fenomen tego drugiego Pitbulla, bo 2,7 miliona widzów, takiego bok zapisu jeszcze żaden polski film. No oczywiście nie wspominamy pana Tadeusza i Krzyżaków, ale całej trylogii, prawda? Kino komercyjne no niebywale dobrze sobie radzi. Tak jak mówiłam, Wołyń na tym trzecim miejscu. Więc bardzo dobre wyniki. Jeszcze w ubiegłym roku Planeta Singli, blisko 2 miliony widzów. Także było troszeczkę tych filmów, które spowodowały, że ta widownia nam urosła do 13 milionów i to jest niezwykle ważne. No miejmy nadzieję, że będziemy się już powyżej 10 milionów powiedzmy trwale utrzymywać. To byłoby znakomite osiągnięcie. Mnie też bardzo cieszy sukces kina komercyjnego, bo jakby taka była idea powoływania do życia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Po to generalnie tworzy się takie mechanizmy wsparcia rynkowego dla obszarów kreatywnych, żeby dostarczać na rynek to, co dla gospodarki opartej czy dla przemysłów kreatywnych jest najważniejsze, a mianowicie talenty. Całe wszystkie przemysły kreatywne opierają się na ludziach. Bez dostępu do ludzi uzdolnionych, wysoko wykształconych, bez jakby takich szerokiej podstawy branży nie da się mieć sukcesu gospodarczego, sukcesu komercyjnego. I to 10 lat Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej teraz nareszcie przynosi te efekty czysto gospodarcze, czyli jesteśmy w stanie w Polsce, korzystając z ludzi, którzy zasilają to środowisko audiowizualne, robić komercyjne przedsięwzięcia, które przynoszą dochód. Ja chciałabym tutaj powiedzieć rzecz, która jest bardzo obrazowa, mianowicie od początku istnienia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej do roku 2016 frekwencja na polskich filmach wzrosła, uwaga, około 20-krotnie, dlatego że w roku 2005, kiedy powoływano do życia Polski Instytut Sztuki Filmowej, na polskich filmach było 700 tysięcy widzów. W tej chwili, tak jak mówimy, 13 milionów, ale to nie jest najbardziej porażający wynik, bo popatrzmy na wyniki finansowe rok do roku. Czyli w roku 2015 polskie filmy przyniosły 146 milionów złotych wpływów.
W roku 2016 to jest blisko 100 milionów więcej, a więc 240 milionów. To jest też porażający wynik. Ten wzrost przychodów, bo jednak pamiętajmy o tym, że na sam koniec to jest dziedzina gospodarki, przemysł audiowizualny i ta gospodarka musi mieć się dobrze, żebyśmy mogli jakby liczyć na rynek, który dołoży swoje 50% do polskich filmów i będą one dalej powstawać. Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał głównie po to, żeby stworzyć system finansowania narodowej kinematografii i ciągle jeszcze są osoby, którym wydaje się, że ta polska kinematografia jest finansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej przez rozdzielanie podatku, który jest ściągany od obywateli. A jak to właśnie jest? Nic z tych rzeczy. Wyobrażenie, że twórcy żyją za nasze podatki, że są darmozjadami, należy włożyć między bajki. To jest nieprawda, bowiem polską kinematografię finansują płatnicy, więc ci przedsiębiorcy sektora audiowizualnego, którzy w tym obszarze działają, czyli nadawcy telewizyjni, ale nadawcy satelitarni i kablowi, kiniarze, dystrybutorzy, a zatem ta rzesza przedsiębiorców, która tworzy kulturę i przemysł audiowizualny, ale która ma też dochód z pokazywania polskich filmów. Tak, ta rzesza przedsiębiorców zrzuca się na zasadach określonych w ustawie o kinematografii na finansowanie nowych polskich filmów. Każdy z nich od określonych przychodów odprowadza 1,5% daniny na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a zatem Polski Instytut Sztuki Filmowej nie jest finansowany z budżetu państwa, czyli z pieniędzy podatników. Jest finansowany niezmienną dotacją od 2005 roku na swoje utrzymanie, przy czym te koszty, które państwo przeznacza na rzecz funkcjonowania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, to są niecałe 6% wszystkich środków, którymi dysponuje i która rozdziela instytut. Jakie są filmowe gusta Polaków? Tak sądząc z tych danych, które pani tutaj przytoczyła, no to jednak Polacy lubią kino gatunkowe, komedie i filmy sensacyjne. No, ja nad tym trochę ubolewam, bo wolałabym, żeby lubili bardziej kino artystyczne. Na pewno jest tak. My prowadziliśmy też duże badanie widza kinowego w Polsce i na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o kryterium wyboru filmu, jest gatunek. Także zdecydowanie lubimy kino gatunkowe. Jeżeli decydujemy, to przede wszystkim decydujemy, czy chcemy iść na thriller, film sensacyjny, czy komedię romantyczną, a więc w pierwszej kolejności, dramat psychologiczny czy obyczajowy, ale bardzo lubimy wiedzieć, jaki to jest typ filmu, czyli polski widz nie lubi być zaskakiwany i oszukiwany. Na drugim miejscu jest temat, a więc tutaj właśnie filmy czy biograficzne, czy jakieś określone, dotyczące określonych konkretnych wydarzeń, które dla nas są ważne i pociągające, też ma znaczenie. No i w pierwszej kolejności oczywiście jest obsada aktorska, ale też to, co jest niezwykle ważne, no to można powiedzieć production value, używając takiego nieładnego określenia, czyli pewne walory plastyczne, efekty specjalne, wszystko to, co stanowi, można powiedzieć, tą bardziej tkankę rozrywkową filmu, czyli jakaś taka przyjemność wizualna i estetyczna, którą będziemy mieć z oglądania. Dopiero na 10. miejscu w tym kryterium oceny jest reżyser, jako wskazanie, że jest jednym z powodów, dla którego idziemy do kina, co pokazuje, że zdecydowanie polski widz oczekuje dobrego kina gatunkowego. Obsada, gatunek, temat, to są te podstawowe kryteria i tak jak mówię, no wartość pewna wizualna samej produkcji. Ale polskie filmy mają się lepiej niż amerykańskie filmy, także to znaczy, jeżeli coś robi bardzo duży wynik kinowy, to lepsze wyniki mają jednak polskie filmy, te, można powiedzieć, gatunkowe niż amerykańskie filmy gatunkowe, to też jest niezwykle ważne. To świadczy o tym, że Polacy chcą oglądać polskie filmy. Tylko żeby to były filmy, które się dają oglądać. No, była kiedyś opinia bardzo zła o polskich komediach, że są głupie komedie i teraz już chyba troszeczkę się to zmienia, prawda? Skoro tak chętnie widzowie chodzą właśnie na kilka fenomenów, tak mówię. Na pewno mamy już w tej chwili taki rodzaj sequeli, właśnie jak Pitbull, czy jak Listy do M, na które chętnie chodzimy, więc można powiedzieć, że rodzaj formatów, bo w kinie światowym pojawiły się formaty i te formaty są w jakimś sensie w nieskończoność realizowane i te formaty też przyjęły się w polskim kinie. Na pewno mamy fenomen całkowicie odrębny, jakim jest Wojtek Smarzowski, ponieważ Wojtek Smarzowski robi filmy bardzo różne.
nie można powiedzieć, że obraca się wokół jednego gatunku, czy jednego tematu, czy nawet jednej poetyki, a z filmu na film jego widownia jest coraz większa. Więc można mi powiedzieć, że Wojtek Smarzowski przeczy temu, że nie decydujemy się iść do kina ze względu na reżysera, bo w zasadzie jedynym, co znaczy jakby w sposób jednoznaczny filmy Smarzowskiego jest osoba reżysera. Na bo to są zarazem filmy bardzo trudne w odbiorze, jak i w jakiś sposób komercyjne. Ciekawe połączenie. Bardzo ciekawe połączenie. Bardzo ciekawe połączenie właśnie. Można powiedzieć, że też Smarzowski jest człowiekiem, który próbuje znaleźć taką nową, formalną drogę języka filmowego. Więc to jest, tak moim zdaniem, to jest jakiś fenomen, który gdzieś jest poza tym nurtem głównej oceny. Wydaje mi się, że Wojtek Smarzowski tym zdobywa polskiego widza też, że go nie uwodzi. To znaczy on jest na tyle odważny, że on mówi to, co chce powiedzieć i widz wyczuwa, że jest traktowany poważnie. Ja się zgadzam z tym, To znaczy Smarzowski generalnie nikogo nie uwodzi i dokładnie wie, co chce powiedzieć i wie, jak to zrobić, żeby powiedzieć to, co chce powiedzieć, bo to jest jeszcze co innego wiedzieć, co się chce powiedzieć, a co innego umieć to zrobić, a Smarzowski taką umiejętność posiada. Natomiast wracając do kina gatunkowego, myślę, że dbanie o to, żeby robić dobre kino gatunkowe, które jednocześnie jest kinem no, artystycznym, przynosi świetne efekty, bo tak... tworzymy nowe instytucje państwa, które sprawią, które mam nadzieję, że sprawią... Z jakiegoś powodu w Polsce udało się to zrobić przez ileś tam lat, może 10, może 15, że ta że spadło i w rankingu Transparency International i w tych wszystkich innych kategoriach, a Rumunia tak jakby teraz dochodzi do tego momentu, że i to tak nabrzmiewa, że dziesiątki tysięcy ludzi wychodzą na ulicę. To jest ciekawe. Ja nie wiem, jak się zaczęło, czy był podobny poziom korupcji przed 89 tutaj w Rumunii, ale Rumunia jest biedniejszy kraj, instytucje gorzej działają. Kiedy instytucje gorzej działają, to jest, bo ja mieszkałam w obie miejsce i naprawdę instytucje działają lepiej tutaj. Kiedy gorzej działają, ludzie są zmuszeni znajdować inne sposoby, żeby żyć. No przepraszam, ale to jest osobiste pytanie, ale myślę, że słuchacze i słuchaczki chcieliby to zobaczyć. Miała pani taki moment w życiu, jak pani mieszkała w Rumunii, coś takiego, że właśnie była pani świadkiem, czy słyszała pani o korupcji i zapaliła się pani w głowie taka lampka, że no to już jest przesada. Czy pamięta pani taki przypadek? Nie wiem, musiała pani dać pieniądze nie wiem komu. Ja nie miałam taka sytuacji w moim życiu. To prawda, że ja dużo mieszkałam też poza granicą, ale da się żyć w Rumunii teraz bez płacenia tych lapówek. Ale musisz znać, na przykład do jakiegoś szpitala masz iść, jeżeli jesteś chory, bo w tym szpitalu i tak dalej. Ale je... Już widziała pani ten film, który w Polsce... Widziałam. No myślę, że tak dosyć dobrze pokazuje. Strasznie przygnębiający jest. Ale ten film... Mamy tytuł Egzamin, tak? Tak, Egzamin. Myślę, że nie każdy w Rumunii mieszka w ten sposób, więc ci, którzy są, mówimy jak ja, tak, prawie klasa średnia, wyższe wykształcenie w dużym miastach dają rady żyć bez... Tam było opisywane małe miasteczko. Nie wiem, czy to był Braszowa albo inne miasto. Zaraz zadzwonię do nas słuchacze z Braszowa. Tylko nie małe miasto. Ja jestem z Braszowa i cały czas się pytałam, czy to jest Braszów albo nie. Ale to wiadomo, czy to jest Braszów, czy nie? Nie sprawdziłam nigdy. No bo jak wychodziłam z kina, to takie głosy słyszałam, że właśnie... Ale to pani mówi coś takiego. Ja zda się dzisiaj żyć w Rumunii bez... Ale to dlaczego w takim razie, to głównie tak piszą, może to nieprawda, to klasa średnia w ciągu ostatnich dni wychodziła na ulicę, bo to jednak oni, to nie byli ludzie bardzo ubodzy. Ja nie zgadzam się z tej interpretacją, nawet się, jest, największa część jest klasa średnia, ale są też interpretacje, które mówią na przykład, że to tam jest klasa średnia, która nie zgadza się z program prospołeczny PSD, tak, że ci są kapitaliści, którzy chcą wolny rynek. Ja myślę, że to jest tylko część prawdy, że wszyscy, ja myślę, że byłam tak ostatni tydzień w Rumunii, widziałam, że wszyscy są na ulicy. Oczywiście, że klasa średnia, która ma akces do media,
które mają tam moc, tak? Oni są głośniejsze. A myśli pani, że gdzieś w tych małych miejscowościach w Rumunii, jak się patrzy na te protesty? Były protesty też tam, tak? To jest ciekawe w Rumunii, że były protesty codziennie, bardzo intensywne i nawet w najmniejsze miasteczki tam, które mają 10 tysięcy ludzi, 3 osoby poszły na protest. W niektórych, słyszałam o jednym z miejsc, gdzie marszałek, który jest z PSD, nawet zaczął walczyć w sądzie z jedyna protestująca osoba. To jest niesamowite. Rzeczywiście to już jest zjawisko, które przekracza takie klasy społeczne czy warstwy. Tylko to pytanie jest takie. Co będzie dalej? Bo to, że jest energia ludzi, to nie ulega wątpliwości. Tak, wyszli na ulicę. Tylko co będzie dalej z tym? No, rząd powiedział, że wycofa te dekrety, ale to jeszcze nie jest... sytuacja legalna jest tak skomplikowana, że nawet prawnicy tam płocą, jaka jest prawda, więc nie wiadomo, czy naprawdę wycofują. Nie wiadomo, czy te zmiany legislacyjne najprawdopodobniej idą dalej do parlamentu, więc nie będą adoptowane przez dekret. Czy... No, ale jak ludzie są wściekli, wychodzą na ulicę, krzyczą, tak, i chcą zmian. Oni będą dalej. No więc właśnie. To... Teraz są kilkaset ludzi, ciągle jest w Bukareszcie, ale tak, żeby wytrzymać presję, ale na pewno kiedy ta propozycja pójdzie do parlamentu na debatę, tam wtedy będą jeszcze większe demonstracje. Więc ludzie, myślę, że będą dalej walczyć, żeby uratować tak, te wysiłki antykorupcji, a też żeby, myślę, że to jest, trochę się czuło w Rumunii, że PSD zaczyna zachowywać się jak PiS, tak? Że, bo te dekrety były adoptowane w ciągu nocy, bo one były adoptowane nawet jeżeli prawnicy, eksperci, prokuror generalny powiedział, że to nie jest konstytucyjne, tak? Że te dekrety nie są konstytucyjne. No, jutro Trybunał Konstytucyjny analizuje te dekrety, tak? Jest tam sytuacja... Ale kto ma swoich przedstawicieli w Trybunale Konstytucyjnym w Rumunii? Też jest. Nie mamy tak dużo problemów jak tutaj z Trybunałem Konstytucyjnym, ale myślę, że ta instytucja wszędzie jest trochę... Upolityczniona. Tak, wszędzie jest trochę upolityczniona. Ale zobaczymy, co oni decydują jutro. Więc myślę, że ludzie bawili się, że PSD zaczyna się robić trochę autorytarny, tak? Że idę w kierunku Polski albo Węgra. Więc myślę, że część ludzi, którzy poszli na ulicę, też poszli na ulicę, dlatego że to było przekroczenie normalne sposób. Ale sądzi pani, że tego rząd upadnie? Chyba nie. Niektóre ulice chcą, ale nie. Myślę, że to za wcześnie dlatego. I też, że myślę, że demonstracje nie są przeciwko programu rządzący PSD. Tak jakby chyba protestujący w skrócie chcieli powiedzieć rządowi, patrzymy tam na ręce, patrzymy, co Ja tak rozumiem te protesty. Nie robicie głupie rzeczy, nie robicie niedemokratycznych rzeczy, bo my jesteśmy tutaj. To na pewno chcieli powiedzieć, tak? I w ostatnie lata w Rumunii protesty działały w ten sposób, że Rosia Montana był naprawdę okropny projekt z dużym minusem dla Rumunii i udało się uratować przez protesty. W 2015 roku był ten ogień w klubie w Bukareszcie, umarli 64 ludzi, były duże demonstracje, też naprawdę duże. Najpierw nie mieli wpływ, ale jakoś ten spirit demonstracji powodował, że dziennikarze zaczęli badać więcej, co się dzieje z instytucji, które mieli wpływu na jak działają kluby, jak działają system medyczny. Ale to znaczy, że ludzie w Rumunii zobaczyli, że demonstrowanie przynosi efekty. Tak, tak, to jest to na pewno, że demonstracje dla Rosji Montana pokazywali ludzi, że da się wygrywać przez protesty. Musimy kończyć naszą rozmowę, chociaż jeszcze mam bardzo, bardzo wiele pytań, ale może będzie jeszcze okazja, żeby się spotkać. Dziś naszym gościem była pani Klaudia Ciobano, dziennikarka niezależna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Udało się.
Wieczór Radia Tok FM. Dzień dobry. Chciałbym kupić laptop, komputer albo laptop. Następca modelu GH60, nieco zmodyfikowany zamiast karty grafiki GRS 9700T mamy kartę GRH 1070. Ponadto transfer danych... Spokojnie, wyjaśnimy. O technologiach, jak nie przegapić nowych możliwości i jak zrobić to sprawnie i bezpiecznie. Krótko, konkretnie i na temat. Przewodnik technologiczny Tok FM. Od poniedziałku do piątku po 17.55. Karolina Głowacka. Do usłyszenia. Mianowicie wprowadzamy szereg rozwiązań, takich, które sprawią, że Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa, 8 lutego, minęła 23. Informacje Tok FM. Wojciech Kowalik. Autor projektu o metropolii warszawskiej nie wyklucza w nim daleko idących zmian. Podwarszawskie gminy niechętnie patrzą na cały projekt. Czwartek to pierwszy dzień procesu w sprawie tragedii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. W informacjach też Kraków i 10-godzinne kolejki obcokrajowców w Urzędzie Wojewódzkim. W projekcie ustawy o metropolii warszawskiej możliwe są daleko idące zmiany, deklaruje autor, poseł Jacek Sasin z PiS-u. Spotkał się z włodarzami podwarszawskich gmin, które miałyby wejście w skład metropolii. Razem z wojewodą mazowieckim, Zdzisławem Sipierą, spotkał się z burmistrzami i prezydentami podwarszawskich miast. Spotkanie miało być przełomem w sprawie ustawy metropolitalnej, ale nim nie było, mówi prezydent Legionowa Roman Smogorzewski. Są ogólne deklaracje, które w mojej ocenie nic nie znaczą. Że będziemy dalej konsultowali, że będziemy rozmawiali. Jest takie zaklinanie rzeczywistości, że gmin to nie dotyczy. No jak gmin to nie dotyczy, kiedy zabiera nam się ład przestrzenny? To jest podstawowa kompetencja samorządu gminnego dotycząca co i gdzie na terenie danej gminy się zmieści. Burmistrz Milanówka Wiesława Kwiatkowska podtrzymuje z kolei decyzję o zorganizowaniu u siebie referendum. Pierwsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, to jak została ta ustawa zaproponowana? Ona po prostu została nam narzucona. Nikt nie pytał nas, nie nas samorządowców, w ogóle nas jako mieszkańców. I nie dał nam szansy na wypowiedzenie się. Wypowiedzi pana posła Sasina z telewizji, z państwa mediów są zupełnie inne niż tutaj na sali. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, który zgodnie z prawem może wstrzymać decyzję o referendach, zapowiedział, że nie zamierza tego robić ze względów politycznych, ale będzie działał w granicach prawa. To samo odnosi się do planów referendum w Warszawie. Tu wojewoda nie podjął jeszcze decyzji. Ministerstwo Obrony Narodowej komentuje decyzję prokuratury o wszczęciu śledztwa w sprawie nocnego wejścia do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Chodzi o wydarzenie sprzed ponad roku. Operacją, o której zdecydował minister Macierewicz, dowodził Bartłomiej Misiewicz, który wszedł do centrum w towarzystwie ekspertów od otwierania zamków i sejfów. Decyzje podejmowane na polecenie szefa MON-u realizowane były zgodnie z prawem, zapewnia teraz ministerstwo i dodaje, że wejście uniemożliwiło próby realizacji działań noszących znamiona przestępstwa przez grupę byłych oficerów SKW z okresu rządów Platformy Obywatelskiej. Komisja Europejska rozważy w marcu, jakie kroki podjąć wobec państw Unii, które nie wywiązują się z zobowiązań dotyczących relokacji uchodźców. Tak ostrzegł wiceprzewodniczący komisji Frans Timmermans. Od jesieni 2015 roku prawie 12 tysięcy uchodźców, którzy dotarli do Włoch i Grecji, zostało przejętych przez pozostałe państwa Unii. Kraje, które nie przyjęły żadnego uchodźcy w ramach unijnego programu, to Polska, Węgry i Austria. Słuchasz informacji Tok FM. W Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy rusza proces w sprawie tragicznych otrzęsin na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. W październiku 2015 roku w wyniku wybuchu paniki na imprezie 3 osoby zostały stratowane, a kilkanaście odniosło obrażenia. Jak informuje reporterka Tok FM Agnieszka Wynarska, na ławie oskarżonych zasiądą 4 osoby. To organizatorka otrzęsin, przewodnicząca samorządu studenckiego, kierownik ochrony imprezy, a także władze uczelni. Były już prorektor do spraw studenckich i był rektor Antoni B., mówi prokurator Piotr Dunal. Nie dopełnił ciążących na nim obowiązków wynikających z ustawy o szkolnictwie wyższym i nie zapewnił bezpieczeństwa, ani też nie wypełnił procedur dla swoich współpracowników, które by umożliwiły bezpieczne przeprowadzenie różnego rodzaju imprez, w tym studenckich imprez masowych. W zależności od zarzutów oskarżonym grozi od 2 do 8 lat więzienia. Mimo starań obrońców, by proces toczył się za zamkniętymi drzwiami, rozprawy będą jawne. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, Tok FM.
Nawet 10 godzin czekają w kolejkach w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim obcokrajowcy, którzy starają się o pobyt w Polsce. Niektórzy przychodzą już dzień wcześniej i w nocy, by zarezerwować miejsce w kolejce. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk. W ubiegłym roku wniosków o zgodę na pobyt i pracę w Polsce było 12,5 tysiąca. To aż 4 razy więcej niż 5 lat temu. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców aż pęka w szwach. Czekam tutaj od 4 godziny. 4 rano? O 4 rano, tak. Właśnie. No i mam 38 bilecik. Stoję się jakoś godzinko, półtorej. To są to, że ludzie po prostu od niedzieli przychodzą o 22 i czekają do poniedziałku do 9 rano. Jesteśmy od 3. Co mamy zrobić? Urzędnicy mają plan. Przebudować będzie trzeba urząd tak, by zwiększyć salę i liczbę stanowisk. Od poniedziałku wprowadzona zostanie też rejestracja telefoniczna. Małopolska pod względem rejestracji cudzoziemców zajmuje drugie miejsce w Polsce, zaraz po województwie mazowieckim. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk. To PFM. Pogoda. W ciągu dnia mróz trochę odpuści na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Tam będzie do minus 1 stopnia, minus 3-4 na zachodzie, Pomorzu, Dolnym Śląsku i Podkarpaciu, minus 5 w centrum kraju, na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do minus 7 na Podlasiu. Prawie w całym kraju możliwe przelotne opady śniegu, ale miejscami możliwe też większe przejaśnienia. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Może to jest jakiś manifest przeciwko ministrowi sprawiedliwości, przeciwko Wieczór Radia TOK FM. Słuchamy Radia TOK FM. Dzień dobry, mówi Paweł Stulik. W naszym studiu pani Ruta Vanagajte, litewska dziennikarka, działaczka społeczna, i pan Efraim Zurow, izraelski historyk z Centrum Szymona Wiesenthala, zwany ostatnim łowcą nazistów. I jest z nami pan Piotr Szmeja, który będzie tłumaczył naszą rozmowę. Dzień dobry. W Polsce ukazuje się właśnie książka państwa autorstwa, Nasi, podróżując z wrogiem. Zanim przejdziemy do rozmowy o książce, panie Żurow, dlaczego nazywa się pana ostatnim łowcą nazistów? No bo ja jestem ostatnim łowcą nazistów. Zacznijmy od tego. Co mamy tutaj na myśli? Niekoniecznie każdego, kto zajmuje się tymi sprawami, ale ludzi, którzy to robią, pracują dla organizacji pozarządowych, a nie dla rządów. To znaczy, że pan szuka na świecie ludzi, którzy mordowali Żydów podczas II wojny światowej. Tak, prawda, dokładnie właśnie to robię. To jest jedna z rzeczy, którymi się zajmuję. Robiłem to przez ponad 30 lat. Ale myślę, że teraz szukasz ludzi, którzy są potomkami tych zabójców. Co takiego? No tak się spotkaliśmy. Nie, to nieprawda. Zupełnie nieprawda. W żydowskiej tradycji nigdy nie obwiniamy dzieci grzechami ich rodziców czy dziadków. Czy to jest tak, że do pana zgłaszają się ludzie z informacjami, czy też to pan robi poszukiwania w archiwach, bibliotekach? Ponieważ 99% przestępców Holokaustu to ludzie, którzy już nie żyją, musimy pracować opierając się na informacjach od ludzi, którzy są żywi i zgłaszają informacje na temat osób, które są wystarczająco zdrowe, żeby mogły zostać postawione przed sądem. Wiecie, najłatwiej byłoby pracować tak jak policja, zaczyna się od przestępstwa, no a potem próbujemy stwierdzić, kto je popełnił. Ale jeżeli tak byśmy działali, no to wtedy 99% naszego wysiłku szłoby nie wiesz. Dlatego są poszczególne przypadki, kiedy czasami oczywiście zaczynamy od przestępstwa, ale ogólnie najczęściej pracujemy w taki sposób, jaki właśnie opisałem. Czy kiedy pierwszy raz pojechał pan na Litwę, pojechał pan tam właśnie jako łowca nazistów, czy też z powodu tego, że pana przodkowie pochodzili z Litwy? Moja pierwsza wizyta na Litwie odbyła się w czasach radzieckich, w roku 85. Zostałem wyzłany przez rząd izraelski na Litwę jako osoba, która miała paszport, który pozwalał wjechać na teren Związku Radzieckiego. Moja misja polegała na tym, żeby spotkać się z
żydowskimi działaczami. To byli ludzie, którym odmówiono wjazdu na teren, wyjazdu do Izraela, władze radzieckie im odmówiły. Byli to ludzie, którzy walczyli z władzami radzieckimi. Moim zadaniem było kontaktowanie się z tymi osobami, przekazywanie wiadomości. Co prawda ta wizyta nie miała wiele wspólnego z Holokaustem, bo jednak miałem okazję odwiedzić Ponary, gdzie dokonano masowych mordów. I osoba, której zawdzięczam moje imię, tam właśnie była zamordowana. Na początku lat 90. był pan również na Litwie. Wtedy właśnie zaczęła się ta walka. Innymi słowy, moja początkowa misja polegała na tym, żeby zmobilizować rząd litewski, aby postawić przed sądem Litwinów odpowiedzialnych za przestępstwa w czasie Holokaustu, którzy nie zostali wcześniej ukarani. W Stanach Zjednoczonych było wiele spraw zakończonych sukcesem, spraw przeciwko litewskim kolaborantom i praktycznie wszyscy zostali pozbawieni obywatelstwa Stanów Zjednoczonych, zostali deportowani na Litwę. Tak więc teoretycznie Litwini mogli tych ludzi spróbować osądzić, bo w Stanach Zjednoczonych nie można było ich sądzić za to przestępstwa, ponieważ przestępstwa popełnione były poza terytorium Stanów Zjednoczonych, a ofiary nie były obywatelami Stanów. W związku z tym ci ludzie musieli zostać wydaleni ze Stanów Zjednoczonych, taka była ich kara i stracili obywatelstwo. I prawie wszystkie te osoby postanowiły wrócić na Litwę, Litwa ich przyjęła. Tak więc dość łatwo można by było to sądzić. Ponieważ cała podstawa prawna już została określona w Stanach. Muszę zapytać pani Ruty Vanagaite, dlaczego na początku lat 90. taka książka nie powstała, taka dyskusja się nie odbyła, która się odbyła w ubiegłym roku po ukazaniu tej książki na Litwie. Wie pan, w latach 90. Mieszkałam w domu, który sąsiadował z domem jednego z kryminalistów nazistowskich, deportowanych ze Stanów Zjednoczonych, o czym Efraim wspomniał. To był bardzo stary człowiek, ale dopiero co odzyskaliśmy niepodległość, dopiero co wrzucili Rosjan z naszego kraju. Tak cieszyliśmy się tą niepodległością. I był to naprawdę zły czas dla kogoś z Izraela, żeby przyjechał i powiedział: wy nie jesteście bohaterami, nie jesteście ofiarami, jesteście mordercami. I to był bardzo stary człowiek. Nie wyobrażał sobie wtedy, żeby go wsadzić do więzienia. Wszyscy patrzyliśmy na Efraima w telewizji i myśleliśmy sobie, czego ten człowiek od nas chce. My chcemy cieszyć się naszą świeżo odzyskaną niepodległością. To jest takie, jakby przyjść na wesele i powiedzieć gościom: jesteście mordercami. Nawet dla mnie to był zły moment historyczny. Ja nie byłem na to gotowa, kraj nie był na to gotowy, ponieważ byliśmy w zupełnie innym okresie historycznym niż teraz. Pan Efraim Zurow, czy pan się zgadza, że to rzeczywiście było zbyt wcześnie dla Litwy, żeby rozmawiać o Holokauście? Przede wszystkim powiem dwie rzeczy, tak z retrospektywy. Myślę, że to, co mówi Ruta, to prawda. Ale to nie uwolniło mnie od powracania do tych tematów. Innymi słowy, jeżeli pierwszy kontakt pomiędzy Żydami i Litwinami po zyskaniu niepodległości, jeżeli nie podnieśmy się do tych spraw, to wtedy mogło powstać wrażenie, że to dla nas nie były ważne sprawy, a tymczasem było ono niezwykle ważne. Z polskiej perspektywy najważniejsze jest znalezienie historycznego kontekstu. Sytuacja Polski podczas II wojny światowej była kompletnie inna niż Litwy. Proszę, żeby pani Ruta Vanagaite w paru zdaniach opowiedziała o sytuacji Litwy. Niestety my, Litwini, chcielibyśmy być przedstawiani jako ofiary, ukośni bohaterowie. Polacy byli opresorami, tak samo Sowieci, tak samo naziści. Taka narratywa dominuje na Litwie. Ale prawda wygląda tak, że Litwa to mały kraj. Przez wiele lat byliśmy opresjonowani i my jesteśmy kolaborantami w związku z tym. Niestety. Pomagaliśmy Sowietom i pomagaliśmy też nazistom. Było 600 Niemców, nazistów, którzy pracowali w latach 1941-1944 na Litwie i 20 tysięcy
tysięcy Litwinów pracowało wtedy w nazistowskiej administracji Litwy. Tak więc cała ta machina masowych morderstw organizowana była przez nazistów, ale te zabójstwa były wykonywane przez Litwinów, przez administrację cywilną, przez rząd i przez morderców wreszcie. I tak wygląda kontekst historyczny, o którym nie chcemy wiedzieć, nie chcemy o tym myśleć. Ale moim zdaniem to było wielkie odkrycie. Myślę, że musimy podać kilka danych statystycznych. Odsetek Żydów żyjących pod okupacją nazistowską, zamordowanych, to było najwyższa liczba w Europie. 96,4% litewskich Żydów zostało zamordowanych przez nazistów. Czy będzie chciała to zmienić, panie redaktorze? I chcę też podkreślić dwie inne rzeczy. To jest taka trochę dobra na Żydów, zamordowani na Litwie nie byli jedynymi Żydami zamordowanych przez Litwinów. Jednostka litewska została wysłana na Białoruś, żeby tam dokonywać masowych morderstw właśnie w Godynowie, w Kłecku, w Słódku i w innych miejscowościach na Białorusi. I ci Litwini mordowali, czy mordowali prawdopodobnie 20 tysięcy Żydów w 15 różnych miastach od października 1941 roku. Tak więc Żydzi z innych krajów, na przykład z Francji czy z protektoratu Czech i Moraw, tych Żydów przewożono na Litwę i oni byli mordowani przez Litwinów. Tak więc Litwini aktywnie kolaborowali w mordowaniu Żydów. Mało tego, na listę przysłano byli Żydzi, którzy byli mordowani tam właśnie przez Litwinów. I teraz rząd litewski nigdy nie, oczywiście nie negował Holokaustu, ale w ich narracji mówią tak, że to Niemcy i Austriacy są odpowiedzialni za wszystko, no, z kolaboracją ze strony bardzo niewielu Litwinów, ale tak nie wygląda prawda, ponieważ kolaboracja z nazistami dotykała wszystkich warstw społeczeństwa litewskiego. Od przywódców politycznych, którzy konsultowali się z Berlinem jeszcze przed nazistowską inwazją na ziemię litewskie, poprzez administrację lokalną, nawet inteligencja, księża, no, czy też najniższe warstwy, wszyscy byli zaangażowani. Ale zadajmy sobie pytanie, dlaczego? Ponieważ Litwini myśleli, że Niemcy przyszli tu i będą tu zawsze, dadzą nam niepodległość. Oni wygnali Sowietów, dlatego też kolaborowaliśmy z pewnego powodu. Ale oczywiście Niemcy nie mieli żadnych intencji, żeby dać wam niepodległość. Ale nie wiedzieliśmy o tym wtedy. Właśnie. Wszyscy członkowie tych batalionów śmierci to wszyscy byli ochotnicy. Oni nie zgłaszali się na ochotników, żeby zabijać. Oni chcieli służyć armii litewskiej jako zalążkowi niezależnego państwa. Oni po prostu chcieli mieć pracę. Tak, chcieli ratować kraj i mieć pracę. Ale pani mówi o tym w sposób otwarty. Tymczasem, jak rozumiem, dyskusja o udziale Litwinów w Holokauście w zasadzie zaczęła się w ubiegłym roku. Tak, to prawda. Właśnie zdałam sobie sprawę, że niektórzy moi krewni brali udział w tym, co prawda nie zabijali, ale na przykład przygotowywali listy, może robili coś więcej. I to przecież byli świetni ludzie, wspaniali ludzie. Tak więc jeżeli normalni ludzie są częścią czegoś takiego, to być może inni ludzie z innych rodzin, może dziadkowie moich znajomych również byli w to zaangażowani. Dlatego zaczęłam moje śledztwo. Postać pani dziadka jest bardzo symboliczna, ponieważ z jednej strony jest bohaterem, walczył z Sowietami, ale z drugiej strony brał w jakimś sensie udział w Holokauście. Tak, on zrobił listę 10 działaczy sowieckich, którzy później zostali zamordowani. A ja sobie myślę, a może on nie wiedział, po co robi tę listę? A może wiedział, ponieważ po sporządzeniu tej listy ci ludzie byli zamordowani i on dostał dwóch sowieckich pracowników, którzy pracowali w
jego gospodarstwie rolnym za darmo potem. I myślę, że każdy Litwin powinien zadać sobie pytanie, czy ktoś z mojej rodziny brał udział w Holokauście, czy ktokolwiek z mojej rodziny przejął dom, czy przejął różne rzeczy po Żydach. Trzeba zadać takie pytanie. Z jakiego powodu zdecydowali się państwo wyruszyć w podróż, skoro na początku książki wyraźnie jest napisane, że państwo mają inne poglądy na temat tego, co się stało na Litwie? Ja najpierw planowałam odbyć tę podróż sama, ale potem pomyślałam sobie, że jest to dla mnie w zasadzie niemożliwe. To jest zbyt przerażające, zbyt potworne, żeby pojechać sama do lasu. I myślałam też o tym, żeby może jakiś studentów wziąć do towarzystwa, ale wtedy, kiedy poznaliśmy, kiedy spotkaliśmy się, pomyślałam sobie, może to tylko jedna wycieczka, pokłócimy się i już dalej nie będziemy w stanie jechać tym samym samochodem. Ale jakoś to zatrybiło i zaczęliśmy współpracować. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłam, kiedy Efraim Zurów płakał, zdałam sobie sprawę, że on też jest człowiekiem, też jest ludzki. A pan dlaczego zdecydował się na tę podróż? Powiem dlaczego. Ja dużo kłóciłem się, walczyłem z Litwinami, odkąd tylko odzyskali niepodległość. I na początku chodziło o to, żeby tych nieukaranych nazistów, czy kolaborantów nazistów wyciągnąć wobec nich konsekwencji. Ale potem sprawa zaczęła się nieco zmieniać. Chodziło o to, żeby przymusić Litwinów, żeby zaczęli mówić prawdę o skali swojej kolaboracji. Bo przecież to dotknęło wszystkich warstw.